Wstajemy w nocy i pędzimy na wschód słońca nad pagodami w Baganie. Chcemy sprawdzić, ile z 10 tysięcy pagód przetrwało prawie 1000 lat. You are lighting a million. You're bringing hope to everything you touch and now. Share stories from in and out of time. From this view, I'll see no distance. Only wind playing with the sky. And as I become you, you become too. From this view, we'll see no distance. Only wind playing with the sky. And he says, I am. Zwana w Birmie pagodą, wyraża buddyjski kosmos. Jej kształt reprezentuje mityczną górę Meru o złotych zboczach. Z umieszczonym na czubku parasolem symbolizuje oś świata. Stópy nie zawierają wewnętrznej przestrzeni dostępnej dla wiernych, gdyż ich rolą jest raczej przechowywanie relikwii, takich jak fragmenty kości, włosy Buddy, czy też jego wizerunki sporządzane z drogocennych materiałów. Podczas trzęsienia ziemi w 1975 roku złota kopuła świątyni Bupaya spadła do rzeki. Patrzymy więc na rekonstrukcję jednej z najstarszych świątyń w Baganie, wzniesionej około 850 roku. Pagoda Shwezigon stała się prototypem dla wszystkich późniejszych stóp budowanych na terenie całej Birmy. Jej budowę rozpoczęto w XI wieku za panowania jednego z najważniejszych władców Mianmaru, króla Anavrata, twórcy potęgi królestwa Paganu, z którego wyrosła współczesna Birma. W pagodzie Shwezigon znajdują się wizerunki wszystkich 37 natów uznanych przez państwo. Naty to duchy lub bóstwa wywodzące się z birmańskiego animizmu. Część z nich to postaci historyczne, którym gwałtowna śmierć uniemożliwiła reinkarnację, co spowodowało, że przyjęły postać natów i zaczęły wyrządzać zło. Dlatego trzeba przekupywać je, ofiarowując im kwiaty lub owoce. Król Anavrata narzucił swojemu ludowi najbardziej konserwatywną tradycję buddyzmu – Theravada. I aby ułatwić przejście na nią, dopuścił kult natów. Anavrata sporządził listę 33 uznanych przez państwo natów, a z biegiem lat ich liczba w oficjalnym panteonie wzrosła do 37.
będziemy obserwować zachód słońca.